No cześć wszystkim, a więc dzisiaj będzie o, teraz będzie o headquarters oraz bazach. Przepraszam za te długie wideo, ale cholernie to długo się robi. Więc co to są headquarters? Teraz gramy Japonią chyba. Więc headquarters to są bardzo fajne rzeczy. To co jest dowództwo. I dowództwo ma taki zasięg, parę heksów, na które one oddziaływują i pomagają żołnierzom bić się, jak też obsługiwać. A jeżeli nie mamy dowództwa, nasi żołnierze walczą gorzej. Jak mamy dowództwo, i tutaj pewnie mamy jakieś dowództwo, mamy nawet dwa dowództwa, to oni walczą lepiej, w zależności od tutaj, jakiego mają dowódcę. Więc dowódcę, jeżeli chodzi o lądowe wojska, no to jest land i agresja, air i tak dalej, więc możemy wziąć tego gościa, żeby był Nakamura. Fajnie, jest teraz lepszy lądowy wojskowy. I on i te dwa headquarters tutaj, na te parę tutaj tych heksów, one oddziaływują, że nasi żołnierze lepiej się biją. Headquarters też mają support, zmotoryzowany support, co bardzo pomaga naszym żołnierzom, ponieważ pamiętamy, że każde tutaj te oddziały potrzebują mieć support required, czyli ile tych tyłowych oddziałów. I im większa dywizja, tym więcej potrzeba im. Więc na przykład Japończycy, zobaczcie, ta dywizja ma support required 470, a jest im potrzebny, a ta dywizja ma tylko 438 żołnierzy tam składów, a którzy ich zaopatrują, tych tyłowców, ok? Więc ta dywizja ma mniej niż ich potrzeba. Więc jak wyślemy samą dywizję do walki bez headquarters, to oni mają tego support i troszeczkę gorzej walczą. Co bardzo często się zdarza, ale chuj. A przepraszam, że klnę. Następne. Powiedziałem, że czołgi są specyficzne. Artyleria także jest specyficzna. Są tak naprawdę cztery typy artylerii. A jeżeli dobrze pamiętam, jest artyleria taka średnia. Jest artyleria ciężka. To na przykład mamy 15 cm haubice. 15 cm to jest potężna siła. I jak bombardujemy ich, albo jak szturmujemy, to kto ma większe kalibry i kto ma więcej tych dział, ten zadaje więcej strat nieprzyjacielowi. Jeżeli są siły wyrównane, to wtedy żadna artyleria ta nie działa i nie zadajemy. Oni nam nie zadają strat, ani my im nie zadajemy strat. Tylko zużywamy i oni zużywają zaopatrzenie. Ale jeżeli mamy większe kalibry, więcej dział, to wtedy my im zadajemy w czasie bombardment im strat. Okay? Tu mamy 30 cm howitzer. To już jest warany. Ok, więc jest artyleria, która jest taka ciężka, 27 cm. I tutaj właśnie sprowadziłem, że bić tych Chińczyków, bo to jest ostatnia ich baza. A mamy też artylerię, która jest średnia, mniejsza i tak dalej. Mamy też artylerię, która jest przeciwko samolotom. I to jest artyleria, która się nazywa AA. Ja tutaj nie mogę znaleźć w Chinach, bo jest mi niepotrzebna w Chinach. Więc czy mamy tutaj coś do zobaczenia? Na przykład tutaj mamy pierwszą mobilną i to jest 8 cm i to jest, ale pisze AA. To są specjalne, przystosowane do zwalczania samolotów. I to jest artyleria, która broni nas, jeżeli bombarduje akurat to pole, na którym jesteśmy, bombardują nieprzyjacielskie samoloty. Pada pytanie, czy można je użyć w czasie wojny na lądzie? Nie wiem. Przypuszczam, że tak. Więc jest artyleria AA, która działa przeciwko samolotom, i jest ART, która działa przeciwko wojskom lądowym. Okay, więc artyleria jest dosyć specyficzna. A headquarters, bo piechota, już nie muszę chyba tłumaczyć. Czołgi, nie muszę chyba tłumaczyć. Artyleria, teraz powiemy o inżynierach. A inżynierowie, to jest też specyficzny oddział. Co oni działają? Są dwa typy inżynierów. Jeden typ inżynierów jest tak zwany combat engineer. W przypadku IJA Engineer Squad, wydaje mi się, czy tak? Tak, jest inżynierzy, a combat inżynierzy, czyli wojskowi inżynierzy, to jest coś innego. Więc pomyślmy sobie, że inżynierzy do walki, do mordobicia, to jest coś takiego jak saperzy w Wojsku Polskim PRL-u, czy niemieccy pionier w II wojnie światowej, czy saperzy Wietkongu. To są doskonale wyszkoleni wszechstronnie komandosi, którzy nie tylko potrafią zbudować drogę, ale też skraść się do bunkra nieprzyjaciela i włożyć wielką bombę, materiał wybuchowy tam w lukę, wycofać się i wysadzić go w powietrze. To są właśnie i oni, nie ci engineers, tylko
w tym wypadku IJA, a po angielsku Combat Engineers by napisało po, u Amerykanów. W tym przypadku IJA Engineer Squad. Jak pisze coś innego niż inżynier, to znaczy to jest do mordobicia inżynierzy. I oni bardzo pomagają, jeżeli są fortyfikacje, o których jeszcze nie powiedziałem. Ale jeżeli są zbudowane fortyfikacje, które możemy budować w bazach, to pokażę od razu. Naciskamy jakąś bazę i możemy spróbować zbudować fortyfikacje. Ciach. Jak mamy inżynierów, albo przynajmniej jakieś oddziały z inżynierami, a w tym wypadku nie mamy tutaj inżynierów, ale ten oddział piechoty ma zbudowanych inżynierów, ma 12 składów inżynierów, więc oni zaczną budować w pocie czoła te fortyfikacje tutaj. I to będzie parę procent na dzień, bo to jest bardzo słabo tutaj, ale jak mamy tutaj takie specjalne inżynieryjskie oddziały, jeżeli szczególnie mają, jeżeli oni mają buldożery, tak zwane inżynieryjne, Japończycy akurat tego nie mają, mają tutaj bardziej, inżynieryjne wehikuły, to są buldożery przystosowane do budowania dróg i tak dalej, więc to są inżynieryjne wehikuły, które bardzo pomagają, to oni bardzo szybciej to budują. Im więcej tych inżynieryjnych wehikułów, im więcej inżynierów, tym szybciej się buduje. Jak to jest taki mały skład, oni mają dwa wehikuły i 390 żołnierzy, to bardzo wolno będą budować, ale lepsze to niż nic. Więc wehikuły bardzo pomagają, jak budujesz różne rzeczy w danej bazie. Okay? Inżynierzy też są różnie specyficzne. Inżynierzy, no właśnie, są combat, czyli do mordobicia oraz do budowania. Ci do mordobicia także są używani normalnie do budowania bazy i tak dalej. Dobra, trzeba też powiedzieć o headquarters, ponieważ headquarters niektóre są powietrzne, a niektóre są naval, czyli niektóre są do statków. Powiedzmy o naval, na przykład tu mamy trzecią flotę i to jest naval support. Co to naval support daje? Naval support daje to, że szybciej się wypakowują statki w porcie, jeżeli te są ci, jest to headquarters i ma naval support, to oni się szybciej wyładowują w porcie. Na przykład tutaj w truk mam naval support. Mam nawet 3 tutaj, wow! Więc mamy 3 tutaj, to tutaj jest tego pełno. I oni tutaj bardzo szybko wyładowują konwoje. Mało tego, ta baza nominalnie ma port 6. Ok? Maksymalnie. W ogóle poza maksymalnie, bo powinienem zbudować 4, ale 6 to znaczy, że ponad 2 można zbudować. Możemy jeszcze tutaj zbudować więcej tego portu. Wow, możemy. Więc mamy 6, ale ponieważ tutaj mamy tych specjalnych headquarters, które ma ten naval support, to robi tą bazę jeszcze większą i możemy obsługiwać większe statki, krążowniki i tak dalej. To jest to. Mam nadzieję, że to ma sens, co mówię. Następna rzecz, co możemy zrobić, to jest Air Army, na A, Air. Air daje to, że ma Aviation Support. Aviation Support daje to, że lepiej obsługujemy samoloty. Jak oni są na bazie, gdzie bazujemy samoloty, na przykład tutaj w Surabaya, mamy tutaj trzecia Air Army i mamy coś takiego jak Aviation Support i mamy więcej tych składów, które obsługują samoloty, to są mechanicy i tak dalej. A tym lepiej, szybciej się reperuje samoloty, tym większe tutaj możemy samoloty brać i możemy tutaj obsługiwać szybciej te bombowce i szczególnie chodzi o to, żeby reperować szybciej te samoloty. Jak oni źle wylądują, roztrzaskają się, to jak nie mamy tutaj aviation support, to oni będą reperować bardzo, bardzo wolno te samoloty i nie będą wracały do boju, do rang, do szeregów. A jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj. Te Air Headquarters, nie wszystkie, niektóre Headquarters inne Air mają też to, ale te Air Headquarters mają coś takiego, że możemy tutaj zrobić torpedy. I rzecz w tym, że mamy specjalne tutaj samoloty, które są torpedowe, na przykład Betty. Jakbyśmy nie mieli torped tutaj, to byśmy powiedzieli, używamy torped, by było to na czerwone, że nie ma torped i wtedy by używali z braku laku bomb.
Tego nie chcemy. Żeby te specjalne samoloty używały torped, musimy ustawić tutaj, przemycić jakoś, wziąć tutaj statkami, samolotami, cokolwiek, właśnie takie headquarters, które ma torpedy. Wtedy możemy tutaj kliknąć, możemy tutaj dodawać im po 20 tym torped. To kosztuje dużo zaopatrzenia, dlatego tylko 20 dali. A czemu nie dali 100 na przykład, bo gra jest chujowa i stara. Nie daje mi, możemy maksymalnie 20 dawać. Nie wiem dlaczego, ale chuj. Tak naprawdę. Więc możemy sobie dodać. I oni w tych misjach będą wykonywali i używali te torpedy. Jak to spadnie do zera, to wtedy nasze te właśnie te samoloty torpedowe, one powiedzą, hej, nie mamy torped, to będzie na czerwono. Wtedy oni wrócą automatycznie do bomb. Mimo, że tutaj będzie napisane torpedy, ale to będzie na czerwono, będą używali bomby. Okay? Więc to jest bardzo ważne, żeby wychwycić tutaj właśnie te Air Headquarters i postanowić w grze, gdzie będziemy bazowali nasze na przykład torpedowce. Gdzieś tutaj miałem torpedowce, tak, tutaj na przykład mam też torpedowce. Możemy tutaj dodać troszeczkę tych właśnie torped. I oni tutaj jak zobaczą nieprzyjacielskie okręty, to je mogą zaatakować. Właśnie tutaj mamy Nele i Bety. Mamy tutaj 40, wow, mamy masę tutaj samolotów bojowych i one tutaj zużywają torpedy, jak zobaczą nieprzyjaciela. I jest git, więc to jest ważne. I jak nawet te air quarters właśnie są ważne tam, gdzie chcemy używać torpedowce, albo mamy dużo samolotów i chcemy mieć te samoloty, ok. I chcemy mieć te headquarters, żeby lepiej reperowały się samoloty i lepiej obsługiwano. A resztę headquarters chodzi o to, żeby miały ten support, nie? Support jest po to, żeby nasze wojsko miało właśnie ten support, ale też jest to, że ci generałowie, co są w danym headquarters, oni dają taki zasięg, mają paru heksów, nie wiem, czy to 3 czy 6 heksów, który to oddziaływuje, który pomaga naszym albo samolotom, albo statkom, albo wojskom lądowym szczególnie to pomaga, dostają bonusy w mordobiciu. Ok, więc to jest headquarters, czy jeszcze wrócić do inżynierów tutaj. Powiedziałem, że są różne typy inżynierów do mordobicia oraz tylko do budowania. Obydwa typy mogą budować, ale tylko w mordobicie inżynierzy mogą właśnie te fortyfikacje niszczyć nieprzyjaciela. I to było chyba na tyle. Niektórzy inżynierzy mają właśnie support, który też pomaga naszym wojskom. Jeżeli są w bazie wojska, to inżynierzy też mają support. Oni potrzebują 27, a mają 20, ok, mają mniej niż potrzeba. Tak to wygląda. Dobra, kończę wideo, wszystko już powiedziałem, co chciałem powiedzieć o inżynierach i wojsku. Wszystkim mówię, do zobaczenia.